Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w uszach. Dzwoni wam zakatarzony jetem, a to jest bardzo dziwny materiał, o którym za chwilę. Najpierw czytajmy stan gry. Użytkownik o nicku Dekerson98 napisał pod filmikiem dzwonnika komentarz w stylu... Nie mam zapisanego, jaki to jest komentarz, ale wiem, jaka była jego treść. Że mam bardzo fajny kanał, że bardzo mu się podoba, a jakbym robił Padłych Paladynów 4, to już w ogóle bym prześcignął wszystkie inne kanały i byłbym najlepszy. No, ja bardzo dziękuję za ciepłe słowa, chociaż akurat wazeliny to ja nie lubię. Chociaż nie wiem czemu, ale wpadł mi do głowy taki dziwny pomysł, że po prostu wejdę do Gotika, włączę Frapsa i będę robił scenę do Upadłych Paladynów, jednocześnie gadając i opowiadając o tym, co się dzieje na ekranie. Tak jakiś Making of. Dlatego też właśnie przeteleportowaliśmy się tutaj, a scenę, którą nagramy, będzie sen, w którym to Bezi dowiaduje się, że nie istnieją trzej bogowie, tylko Terej. Jeżeli ktoś oglądał Upadłych Paladynów, to w pierwszym sezonie była właśnie taka scena, a ponieważ najnowsi Upadli Paladyni mają być takim jakby prologiem i wytłumaczeniem, co było wcześniej, to wygląda tak, a nie inaczej. Dobra, przyzwijmy naszych aktorów, którzy będą F-hami. Potrzeba nas ich czterech. Proszę bardzo, mamy czterech, prawda, gołych ludków, którzy bardzo chcą wystąpić w kolejnym odcinku Upadłych Paladynów. Prawda, że chcecie wystąpić? No, zobaczcie, jak oni są szczęśliwi, że mogą wystąpić w Upadłych Paladynach. No niestety muszę wam powiedzieć, że wasze twarze się tu nie pojawią. Panie tworaczki. Dobra, nieważne, przywijmy sobie zbroję. Ja jeszcze raz przeproszę za mój głos, ale jestem lekko zakatarzony, przeziębiony i to jest niefajne. Dobra, tu to... I teraz trzy zbroje, prawda? Teraz musimy się was pozamieniać i was tutaj trzeba poubierać. Bo w samych majtach to raczej grać nie będziecie. Edit Focus, Efekt, Spell FX, Podkreślenie, Fire, Armor. Prawda? Scenę, którą właśnie nagrywamy, ja mam już zrobioną. Tylko zrobię ją jeszcze raz, żeby wam pokazać, jak wygląda praca nad Upadłymi Paladynami. Potem jeszcze przejdziemy do Sony Vegasa i ja wam pokażę, jak to wygląda przy montowaniu. Dobra, i tak to ja robię jednego gościa, prawda? Już nie będę ich ustawiał, prawda? To jest jedno. Teraz muszę przerobić innych. O tak, o, tutaj wywal się, edit focus, efekt, spell FX, podkreślenie undead, podkreślenie dragon, prawda, edit ability flux, fuck, to tu się włączyło, edit ability flux równo 4, prawda? Dobrze, dobrze, dobrze. Prawda, i teraz się zmieniamy na niego, znowu jest niewidzialny, od nosa się odsuńmy, bo jeszcze ich noc się wkurwi na nas. Zaraz zmienimy następnego aktora, ty zagrasz, prawda, Adanosa, a nie ma zbroje kruka, to już zagrasz pana odnowionego. Bardzo ciekawy, prawda, człowiek. Ciekawe ma nazwisko w ogóle, ty się tutaj odsuń, tutaj stań na przykład, a ty zagrasz. Adanosa, prawda? I ty tutaj trzeba ciebie przebrać za Adanosa. No, bardzo ciekawy materiał. Tutaj się patrzę, gdzie robi. W ogóle, taki teraz pomysł mi wpadł. Jeżeli ogarniacie taki program na YouTubie, znaczy nie wiem, czy program to jest dobre słowo, użytkownik Gimper tworzy taką serię. Ja bardzo ciekawie ją oglądam, podoba mi się i nawet jestem ciekaw, czy mu się uda coś takiego zrobić. Nazywa się to Piaskownica z programu RPG Maker i to on tam robi. On tam przy pomocy programu RPG Maker XP bodajże tworzy grę komputerową, grę RPG wraz ze swoim widzem tam. Widowie mu podesłali fabułę do tego, widowie mu na przykład, któryś tam jeden widów robi mu prawda, tekstury do tego, część widów mu tam będzie to dubbingować,
No, Gimper ma tam, ile on ma tam, 50 tysięcy widzów, to on może sobie na to pozwolić. Ja sobie po prostu mówię, ja robię coś takiego, potrzebuję pomocy i zaraz mu się szarańcza zlatuje, żeby pomóc i być, o, ja jestem cool i mu pomogę. W każdym razie pomyślałem, że możemy zrobić coś podobnego, tylko na zasadzie, że będziemy sobie wspólnie tworzyć film. Znaczy, nie będę robił Upadek Paladynów, nie, zrobimy sobie jakiś inny film. Możecie podsyłać jakieś propozycje co do filmu, czy to będzie komedia, czy to będzie powaga. Chodzi mi tylko o to, żeby to nie byłby długi film, jednoodcinkowiec. I wyglądałoby to tak, że ja cały ten film, cały proces będę nagrywał i komentował. Wszystkie wpisywanie komentarzy, wszystkie nagrywanie, całe sprawy, jeśli chodzi o dubbing, całe sprawy, jeżeli chodzi o montaż. Wszystko chcę nagrać i wam pokazać. Ale wróćmy może do naszej scenki. Tutaj, prawda, ciebie trzeba położyć. Ty będziesz play ante wounded. Nie, S wounded. S wounded. Dobra, wiem, że ty się nie położysz. No ale jeżeli ty zmusić, to się położysz. Teraz trzeba cię odsunąć. Taka kamerka jakoś będzie szła. O, za daleko. Tak. Toggle Desktop, które, prawda, schowa nam cały interfejs i w tle wpisuje tak: pyly a, czyli play ani t, podkreślenie wounded, podkreślenie 2, podkreślenie stand. Ok, i scena wygląda tak, że sobie kamera, prawda, się podbliża do Beziego, zatrzymuje się przy Bezim. Bezi, o, ale mam brzuch, mnie boli, będzie zatwardzenie. I potem wstaje, prawda, jak cheat commander. Tak wygląda ta scena. Weźmy TDS-a z powrotem. Prawda, i tutaj tak wygląda ta scena. Tutaj, i teraz to, teraz zrobimy sobie scenę, prawda, z daleka. Zrobimy przybliżenie na Beziego, zrobimy człowieka nad zębami na wierzchu. Zrobimy na ogienek, prawda, na Danosa i na tego pana ładnego zrobimy. I potem daleka. I potem jeszcze ponagrywamy kilka scen. Nie wiem, jak to będzie wszystko. Jak jeśli chodzi o Gotika, teraz przeniesiemy na ekran Sony Vegasem i zmontujemy tę scenę. Okej, witam Was już na moim pulpicie z kucykami oczywiście. No może nie z całym kucykiem. Przepraszam. Nie z całym kucykiem, a z jego, prawda, znaczkiem. Dobra, nieważne, tutaj co my tu mamy. A, mój LOL się wysyła, dobra, nieważne. Dysk lokalny D, nagrania, frapsik i proszę bardzo, to ja chcę wam tu pokazać przede wszystkim na początek. Fraps. 3 minuty, 4 giga. No, ci, którzy mają do czynienia, no, nie całe 3 minuty, nawet ci, którzy mają do czynienia z frapsem, to wiedzą, ale wiem, że dużo osób nie ma do czynienia z frapsem, no i ja chcę właśnie tu pokazać fraps. 4 giga na takie krótkie coś. Ile to trwa łącznie? 7 minut, 11 giga, rozumiecie ile to zajmuje? A teraz wyobraźcie sobie, że mamy 30 minut takiego materiału i wszystko chowamy na dysku 80-gigowym. Tak było kiedyś z moimi nagraniami. Dobra, ale nieważne, tam mieliśmy nasze sceny nagrane, tu mamy nagrane sceny już gotowe, te oryginalne, które pojawią się w ostatecznym filmie Upadli Paladyni. Zobaczcie, to co nagrałem, tyle tych scen, to jest... Tu można pokazać więcej szczegółów. 158 mega, 4 minuty 43 sekundy. A tak, bo to są kilkusekundowe nagrania. Nad aranżacją tych scen i ich nagraniem spędziłem 7 godzin. 7 godzin spędziłem nad czymś takim. No i do tej pory montowałem tylko tyle i to trwa 1,5 minuty. Trochę więcej. Jeszcze tyle do zmontowania mi zostało. A łącznie to będzie jakieś 4 minuty, to i dopiero początek. Dobra, nieważne, przejdźmy do Vegasa. Ja tutaj jeszcze pokazuję, mam 32-bitowy, dlatego że mi RAM uchyla i może na spokojnie, prawda, nagrywać. Znaczy to skankelujmy. Der tak, pokażę wam kilka rzeczy, które ja akurat przy montowaniu uznaję za konieczność, żeby wam pokazać. Przede wszystkim pierwsza rzecz. Zrzućmy sobie jakąś scenkę, powiedzmy o tą nawet. O, i tak to wygląda w normalnym, prawda? Znaczy, tutaj jest niższa jakość, ja to tak zrobiłem, żeby nie było ścinek na nagraniu, prawda?
bo przy dużej jakości trzeba mieć naprawdę dobry komputer, żeby na żywo wszystko renderowało. Ja to dam na najniższą, żeby nie było problemów. Pierwsza rzecz, która jest po prostu podstawą, jeśli chodzi o nagrywanie, to jest poprawienie tego beznadziejnego rozdziałki na przepiękne panoramiczne 16:9. Nie bójcie się rozciągać na początku, jak tak porównamy, prawda, to oryginalne z tym, to jest takie rozciągnięte, ale akurat to jest tak na tyle niewielkie rozciągnięcie, że większość osób tego nie zauważa na pierwszy rzut oka, nie wie, że to było rozciągnięte. Żeby nadać temu jeszcze bardziej taki filmowy klimacik, ja to tak trochę jeszcze spłaszczę i tak to będzie wyglądało, prawda. I teraz trzeba te wszystkie sceny tu zrzucić. Zoomujmy to sobie. Fak. Mój Bandicam chyba nie nagrywa myszki. O właśnie. Teraz powinien być kursor. No i tutaj zróbmy sobie jakieś takie przejścia łagodne. Prawda. I teraz kolejna rzecz, która dla mnie też dość ważna. Video fix, Brightness and contrast. Zarzućmy to sobie na to. I nieco poprawmy kontraścik, żeby to nie było takie surowe. I tu przestawmy na 0,1, 25 dajmy. No i zobaczmy, teraz porównajmy bez kontrastu i z kontrastem. Ile z kontrastem takie bardziej żywe, bardziej takie kolorowe, tak? Można zrobić taki ciemny, szary film, ale ja bardzo lubię kolory. Żeby to było widać, że tu jest coś kolorowego, że coś się dzieje na tym ekranie. Tak to wygląda. Dobra, nie chcę mi się tego montować. Dlatego po prostu zróbmy open. Tak, zobaczmy sobie moje kucyki, prawda? Bardzo ładne kucyki. Weźmy UP. Tak, UP. Nope. Otwórzmy sobie projekt UP. I tak wyglądają upadli paladyni. To, co się udało zrobić do tej pory. Tu jest scena, jak oni będą się przybliżać. Tego wam nie pokażę, bo to bez sensu, ale tak to wygląda do tej pory i nad montażem tego wszystkiego spędziłem chyba pół godziny. No godzinę, jeśli liczy to, że szukałem muzyki i programu do ściągnięcia go od YouTube'a. Ale nieważne. Potem mogę w sumie wam pokazać jedną scenę tutaj. No, to nie będzie duży spoiler, ale wam pokażę. Teraz. Fajnie! Dobra, tak to wygląda. Prawda? Tutaj chcę jeszcze jedną rzecz pokazać. Patrzcie, tutaj takie kolory, prawda? O co chodzi? Tutaj pobawiłem się trochę kolor korektorem. On jest w Sony Vegas schowany pod kolor korektor. Mam tu już przygotowany Gothic Sen. Chodzi o to, żeby to było pokazane, że to jest sen, że on śni. O, tak to wygląda normalnie, tak to wygląda z kolorami. Tutaj po prostu się tutaj większość efektów robi się na zasadzie przeciągnę troszkę, a troszkę, a troszkę, a troszkę i się po prostu testuje, tak? To się jakoś tak ładnie nazywa.
Nie, tak jak zasada na testowanie. Oprócz tego jeszcze jedna rola na całą, ten właśnie Bruckner Edge Contrast na całą linię, dzięki czemu nie muszę przesuwać wszystkich tych plików. O, tutaj na przykład to widać, prawda? Jeżeli ja wyłączę na całej linii, to i tutaj mnie trochę nie widać. Co ja mogę tu wam jeszcze pokazać, jeśli chodzi o montaż? Bo pokażę wam to, co zapowiadałem w, na moim, to co, o co chodzi z tymi kucykami, to co zapowiadałem na moim filmiku z dzwonniku, że chcę zrobić coś na zasadzie mail, ten Poland Can Pony z kucyków. Tak to wygląda, prawda? Tyle tutaj różnych różności porobionych. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem różnych linii z obrazem. O co tu chodzi, to wam dużo może nie pokażę. Jak na razie nad tym spędziłem chyba 2 czy 3 godziny nad montażem tego wszystkiego. Także tworzenie filmów, jeżeli chcemy zrobić naprawdę jakiś fajny, dobry film, to jest naprawdę pracochłonna rzecz. To nie jest tak, jak jesteście przyzwyczajeni może do let's playów na różnych kanałach, że one się pojawiają codziennie, jest ich dużo i to jest multum. Dla mnie let's play to jest masówka. Jak ja tworzę let's playe na swój kanał, to dla mnie to jest masówka. Takie, że o, nie chcę mi się nagrywać, tak, nie chcę mi się kręcić, to sobie nagram let's playa, będzie co dla widzów pokazać. Albo że dla mnie coś fajnego z tego będzie. Natomiast tworzenie let's playów to dla mnie to jest masówka. To po prostu człowiek siada, nagrywa i jest. Mnie bardzo śmieszą rzeczy, jak na przykład taki rock. Ja do rocka nic nie mam, o, trochę szogunem zalatuję. Ja do rocka nic nie mam, oglądam go, ale mnie śmieszy, jak taki rock będzie się żalił, no może nie żalił, ale będzie gadał, jak on to się napracował nad jakimś materiałem, spędził nad nim 3 godziny. No dobra, panie, rock. 3 godziny tak spędzić rzędu, to trochę jest. Trochę się posiedzi nad materiałem, ale to i tak nic w porównaniu do tego, jak ja siedzę 6 godzin i zrobiłem tylko kawałeczek mojego materiału, także naprawdę śmieszą mnie ludzie, którzy mówią, jak bardzo się namęczyli nad let's playem. Chociaż nad niektórymi naprawdę można się namęczyć. Ja bardzo podziwiam Roya i jego widzów za to, co mu tworzą. Bo naprawdę tworzą wspaniałe intra. Vegas oczywiście musi się skraszować. Dobra, ale ja chyba trochę odstąpiłem od tego, co miałem pokazać w tym filmie. Może to dobrze, może to nie. Trochę się rozgadałem. W każdym razie tak wygląda tworzenie filmów gotyku w dużym skrócie. Napiszcie, co byście sądzili o czymś takim jak piaskownica RPG Maker. Chodzi, że piaskownica z gotyka, że zrobilibyśmy wspólnie film. Jakiś krótki albo coś w tym stylu. O, Gimper wrzucił Zjednoczone Republiki Grania. Muszę to obejrzeć, bo mnie to interesuje. Ja jestem fanem Gimpera i mam Roka w subskrypcjach, lol. No i nagle teraz się stało, że będę pokazywał głupoty. Dobra, nie, ja się skończę, bo zaraz jeszcze za daleko się poczunę i za dużo pokażę. W każdym razie napiszcie, co byście sądzili o serii, w której razem byśmy tworzyli. Razem, znaczy ja bym tworzył i wam pokazywał jakiś filmik Gotika. Nie martwcie się, to by nie wpłynęło negatywnie do upadłych, bo ja upadłych i tak mało robię. Rzadko nad nimi siedzę, bo po prostu nie zawsze mi się chce nad nimi siedzieć. Jeszcze raz zapraszam do komentowania. Uwaga, teraz będzie chamskie żebranie. Dajcie łapkę pod tym filmem, bo to motywuje. Dajcie ten film do ulubionych. A jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie ten kanał. I w ogóle bardzo ciekawie i interesująco jest. Opróżnię jeszcze kosz na zakończenie. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.